Bronicie mądrych decyzji. Będą jeszcze z nami rozmawiać, czy oni już jadą do domu? Nie dajcie się. Przypadnie się nie ma. Tak jest. Każdy ma prawo do nauki. Dlaczego będą nie ma tego prawa? W Bytomiu są same złomowce, a szkoły kończą się. Tak, dlaczego nie można wykształcić naszej młodzieży? Dlaczego nasza młodzież musi chodzić po śmietnikach później, żeby mogła żyć jakoś godnie w tym kraju? Nie ma takiego miejsca. Nie ma. Kończy się demokracja. To jest szkoła rodzynek miasta Bytomia i to prezydent chce likwidować. Czy takie szkoły? Co pan czuje, jak pan na to patrzy? Płakać mi się chce, tylko człowiek nie jest taki miękki. Ja sam kiedyś do tej szkoły tylko nie mogłem się dostać. To tylko zawodówkę skończyłem. Czyli perełka. No bo kiedyś była inna młodzież. Młodzież na podwórku się wychowała. Dzisiaj przy komputerach, przy książkach i tym. Nauka powinna stać do nich otworem, to się im zamyka. To mnie się pod tym względem chce płakać, co się dzieje. Taką mamy demokrację. To mogło się stać przed wyborami, to byśmy mieli prezydenta Koja. Ja oddałem głos, żona oddała głos i córka oddała głos. Teraz ja głosował? Zachęcałem, że idziemy oddać. Teraz pan zagłosował? Absolutnie. Czyli pani jest mamą ucznia, tak? Który jest w środku. Tak. Jestem mamą ucznia z pierwszej klasy, wybrał sobie tą szkołę i chce chodzić do tej konkretnej szkoły, nie chce chodzić do budowlanki, do mechanika, wybrał sobie tą szkołę. No, czujemy się jako mieszkańcy Bytomia bardzo rozczarowani, ponieważ byłam na sesji rady, usłyszałam, że na modernizację Urzędu Miasta przeznacza się w tym roku 6,5 miliona, aby pracować w godnych warunkach, a chce się zaoszczędzić na tej szkole, ogólnie na całej tutaj reorganizacji oświaty 2,5 miliona, na tej szkole zaoszczędzić jakieś 400 tysięcy, a na urząd można przeznaczyć 6,5 miliona. Młodzież nie musi się uczyć w godnych warunkach, może sobie iść tam, nie mieć tych sal, które mają tutaj, a panowie w urzędzie muszą pracować w godnych warunkach. A mnie przykro mi, że my spotkamy się przy takiej okazji. Pomyślałam, że dożyję tej chwili, że będę w tej szkole obchodziła 60-lecie. Ale no niestety, mam nadzieję, że ta walka nam się uda i że uratujemy naszą szkołę. Zresztą bardzo się cieszę, przy okazji się dowiedziałam Wicia Bytomskiego, że chcę ratować ją burmistrz Radziomkowa, który jest naszym absolwentem. Aha. To może akurat się udać. Pracowała pani w tej szkole od... Od 53 roku. Czy była jakaś taka sytuacja, że był strajk okupacyjny, że... Nie było niczego takiego. Aha. Pierwszy raz coś takiego przeżywałem, pierwszy raz widzę coś takiego. Czy pani, pani tu przepracowała ponad 40 lat, tak? No, ponad 40. Pan... Jeszcze 15 lat prowadzę klub emerytów. Jestem związana z tą szkołą 58 lat. Czy pani rozumie tą młodzież? Tak, ja młodzież, bo do tej pory mam bardzo dobry kontakt z absolwentami. Aha. Aha. Prawda? Czyli ta sytuacja jest czymś zupełnie nowym, tak? Niesamowite to jest. Dla mnie jest niesamowite. I przykro mi, musiałem tego dożyć. Co by pani chciała prezydentowi przekazać naszego miasta za pomocą tej kamery? To znaczy chciałam prosić po prostu Radę Miejską i prezydenta, żeby tak pięknej szkoły z tradycjami naprawdę naszej kochanej nie likwidował. Dobrze, dziękuję bardzo. Tymoteusz? Paweł, jesteśmy z klasy pierwszej. Technikum numer 4 w Bytomiu. Słuchajcie, sytuacja zupełnie nadzwyczajna. Rozumiem, zaczęła się okupacja budynku, tak? Tak to można nazwać. Tak jest. Czyli to pomysł, skąd to się wzięło? Uczniów pomysł, a rodzice nas wspierają. Aha. Dlaczego? Dlaczego postanowiliście zrobić coś, czego chyba w historii bytomskiej oświaty nie było w ogóle? Nie? Tak, nie było. W Polsce nawet też nie było, ponieważ argumenty żadne nie trafiają do radnych miasta i nie mamy po prostu innego wyjścia niż tylko okupacja budynku. Aha. Ja tu widzę ogromną taką determinację, tak? Bo to tak, jest... tak, determinację, bo jest to jedyna szansa na ocalenie naszego budynku. Nie odstawię! Nie odstawię! Nie odstawię! Nie odstawię! Nie odstawię!
bronimy was, bo macie rację! Słuchajcie, bronicie całego Bytomia, nie tylko tej szkoły. Bronicie mądrych decyzji. Będą jeszcze z nami rozmawiać, czy już jedną do domu? Nie dajcie się. Wszystko nie się zmieniamy. Tak jest. Każdy ma prawo do nauki. Dlaczego Bytom nie ma prawa? Idziemy spać. Do widzenia, dobranoc. Widzimy się rano.